Ej, dobra, tury jak się zaczyna? Już idę. Musimy wybrać team, któremu będziemy kibicować tutaj. Szybkiego knura, dobry nick. Już się biją? Jest potworny dru, ale cesarzowa mi się nick bardziej podoba. Cesarzowa jest od gildii Galeusa. Ona ma cały set korony lasu i latarkę. Dobra, to już wiemy komu kibicować. Cesarzowa ma przepotężnego tego druida. Ja no sobie obejrzał ten. Dobra, to bierzemy cesarzową, dobra. Będzie komentowanko. No Jezu, dobra. Ona ma w ogóle więcej HP o 1000. 17% korki. To jest najlepszy sposób na druida, jak jest dru na dru. Nie korzeniujesz, bo to jest oczywiste, tylko napierdasz. To jest najlepsza taktyka. Tylko się nie spodziewają tego w ogóle. O, jeszcze zmył, co? O, pszczoła elegancko. To dobrze. No. Krypa Azja. Ale ładną ma tą postać. Jest taka wkomponowana całkowicie w takie życie lasu, nie? Fajnie to wygląda. No ta, no bo cały set na set, nie? Że kradnie manę, to bardzo będzie utrudniało grę przeciwnikom, nie? Też pierdę dostaję. No, tu raczej nie ma wyrównanej walki, niestety. Byłoby to dużo ciekawsze. Cesarzowa 1, Mackenzie 0. No i gorzej jest, jak właśnie trafisz na takiego jakiegoś chłopa, co jest ubrany na samym początku. Są dwa levele przewagi, ale to nie daje żadnej przewagi tak naprawdę temu druidowi, niestety. Jest i druga runda. To będzie raczej szybka, bo trójka. Ja myślę, że Mackenzie już jest pogodzony z tym, że przegrał. Chyba, że ma jakiś kryt siądzie. Co ty? Albo kilka z rzędu najlepiej. Co ty? Ona ma 1000 HP więcej od niego, 1200. O, nie bufnął się, tylko zaatakował. Ale tym bardziej, że ona ma latarkę, ona odbiera mu po prostu manę z każdym atakiem. I jej kryty siadają. Ładnie zaje... 8 HP mu zostało. No to już jest raczej, nie wiem, to może być nawet kamyczek. A po 1 HP, dobra, to jednak nie. Po 0 HP. Myślałem, że uderzy więcej z kamyka. No pewnie też tak myślałem. Dobra, to będzie jakiś urok, albo oski, albo korzenie, nie wiem co ma większe szanse na wejście w sumie. Oski. Ten kamyczek, takie teraz splunięcie w twarz było, no. O, dobra. Już weszliśmy w trakcie walki. Kto tu ma większe szanse? O, kapitan Bola na 3 baty go robi. Tak, tylko że druid może się uleczyć, nie? Pamiętajmy o tym. On się może wyleczyć i cały czas mu próbować coś wrzucić, albo mu po prostu wyjebać bułę. O ile wudu nie wyjście mu całej many. Nie, druid to chyba nie ma szans w tej potyczce. O, zatrucie dostał. Musi to zmywać. No, raczej tak. Tym bardziej, że kurde, wudu ma przewagę nad druidem. Wudu, jeżeli chodzi o PvP, to kontruje mocno druida. No druid ma najbardziej na wudu w sumie. Chyba, że ma latarkę, nie? To wtedy jest w miarę szansa, że tej many sobie wyssą nawzajem coś. No cesarze ma naszego rozku... No już mana się skończyła. Tak, niestety. To zatrucie zrobiło grę całą. No w sumie gościu wie co robi, nie? Tak, dobrze gra ten wudu. To może być przeciwnik, który rozwali cesarzową. Kapitan Bolo? Tak, kapitan Bolo. No, tym bardziej, że teraz będą walczyć ze sobą w ćwierćfinale. No jego rozkur... Rozwalił go, no, bez większego problemu. Ćwierćfinały teraz. Ćwierćfinały. Ja bym oglądał dalej cesarzową, nie? Kapitan Bolo. No, to może być najciekawsza walka, tak naprawdę. To może być przedwczesny finał. Szkoda, że będą grali ze sobą teraz. Chociaż Powinna być buchmacherka tutaj. Tak, no. Ale powiem ci, Ciubinio też może potem z cesarzową mieć szansę, jeżeli kapitan Bolo sobie nie poradzi. No zależy czy wygra z łukiem. W sumie łuk na wudu. No a to może być taka dość wyrównana walka. Aczkolwiek dalej, to wyssanie many... Jest, dobra. Jest, kapitan Wola z cesarzową, będzie oglądane. Poziomy te same, no. I obaj ogarniają PvP. Przynajmniej tak to wyglądało, że wiedzą co robią. To może być naprawdę... O kurde, ona ma 4000 HP nagle! O kurde, to w resy musiała zostać założona. Tak, na pewno, ale... O! Już nie ma połowy many, ale ta sobie manę odbiera z powrotem. I krytuje. Nie, no właśnie, no, to jest chyba to. Chyba latarka zbyt OP. Tak, latarka, no. Latarka tu robi grę. Latarka i daje na kryta trochę. Ta latarka właściwie kontruje to, że kontruje wudu druida. Który kurwa jest synem kogo? Aj, wudu jest już bez kondycji. On powinien spróbować rzucać tą szpilę. No niestety, w sumie cesarzowa go rozpierdzieli. Myślałem, że to będzie dużo ciekawsza walka, ale tu jest tak jednostronnie. Cesarzowa jest dobrze przygotowana na ten turniej generalnie. No chyba nie ma szans. Chyba, że teraz kapitan zmieni EQ na jakieś inne. Ale nie miałby na co w sumie, no co on ma zrobić, bijąc się na druida z latarką. Zobaczymy. Dobra, zaczynamy drugą rundę w tej BO3. O, zmieniła EQ, już nie ma 4K HP, ale many też zaraz nie będzie mieć. Tracił HP, ale myślę, że to jest na duży plus u niego, bo jeżeli ona by przestała w niego trafiać, a otępka weszła, szkoda, że nie ma szpili. No nie wiem. No nie, dobra, nie. Gdyby nie ta latarka, to kapitan wygrałby po prostu. Tak, też tak myślę. Tylko czemu on szpili nie spróbował wbić? Trochę mnie to dziwi, że nie próbował wbić szpili. Bo szpila by tu mogła dużo zmienić, tak mi się wydaje. To już GG. Tak, no już teraz GG, teraz już właściwie cokolwiek zrobi. No teraz... Chociaż? Nie, jednak nie.
Jakby walnął jakieś dwa kryty, to miałby szansę, tak? To niestety... No cesarzowa półfinał. Co tu jeszcze się bije? Może Gałeko z Ciubinio zobaczymy, bo to w sumie łuk na wudu. Możemy, no. To jeszcze nie widzieliśmy takiego zestawienia. Szczerze mówiąc, w Shidów za bardzo nie wierzę w tej walce. Mimo, że to jest moja ukochana postać, jest głęboko w serduszku. Ciubinio tu widzę... Ej, ale łuk z tymi debuffami, to też się przejeżdża, to musi być. Tak, no. Ja myślę, że ten łuk to może być... To będzie finał razem z cesarzową. Czarny koń. No jeszcze jest ta frytka. A jeszcze jest jedna walka, kurde, ja wyszedłem. Dobra, to wchodzimy z powrotem. Jeszcze jest frytka. Tylko czy frytka może zbić 4 HP od razu druidowi, który sobie wrzuci jakąś tarczę i założy resy? Nie, bo druid ma f*** resów w ogóle z samego setu plus... No właśnie. Zobaczymy, jak sobie poradzi frytka z tym łucznikiem, bo podejrzewam, że ten łucznik raczej zmiaży tego wudu, więc zostanie raczej łucznik kontra frytka, czyli będzie mona łuka. No i potem już jest kwestia tak naprawdę farta, tak mi się wydaje, bo jeżeli łuk wrzuci debuffy, to spoko, ale jeżeli nie zdąży, to może być lipa. O, podebuffował teraz. Tak, no szpila, zatrucie. Jak otępka jeszcze wejdzie, aj, może próbować... Kurde. Ta strzała, siodło. Myślisz, że będzie próbował ukazywać, jak wejdzie otępka? Ej, no, powinien. Tak, może, on to może zrobić. Jezu, ukazuje. Aj, nie no, many nie starczy. Ale mana mu się skończy, bo ma zatrutą strzałę. Ale teraz może śmiało bić, a jeszcze ma zatrucie. No, albo teraz wabank robi i ukazuje, albo próbuje mu manę wyssać. No, są dwie opcje. Albo pół na pół. Co zrobił? O kurde. Ale to było zajebiste. Nie no, fajne są te turnieje. Ej, no to, że możesz spektatować, to jest najlepsza rzecz na świecie. Ale odjeb z tym ukazem. Co, ukazał chłopa? No ukazał chłopa na turnieju. I wyrównał wynik 1-1. No to będzie ciekawe teraz. Ale to było epickie. Potwórny Dyry wygrał. Będzie znowu półfinał druid na druida. I frytka też wygrała. Czyli będzie, no właśnie, zobaczymy, kto będzie walczył z frytką. Czy ten... No teraz to nie. O, no to jest, ale to jest, kurde, zajebista walka. Ale ja się tym jaram, że tak można to spektatować, naprawdę. Dobra, jest gotowy. Ciubinio, pewnie rozmowa z coachem. Okej, na początku tarcza, standardzik. Jest otępka, jest szpila, no, w pierwszej rundzie. Ale też nie ma pa. Jak teraz truta wejdzie, chociaż ja myślę, że łuk teraz będzie z 5 pa w defa, w ten, w uroki. Teraz może być ciężko. Teraz powinien zmienić... O właśnie, dokładnie to powinien zrobić. Każe tydzień siadło. No HP stoją podobnie, to jest no trochę więcej niż 100 HP przewagi na plus dla łuka. No i teraz się to wyrównało, powiedzmy. O kurde, no teraz wudu może mieć problem. Chociaż wyssał mu całą manę. Jeżeli by teraz trucie weszło w tej rundzie i ukaz, jest na to szansa. Aj... Będzie teraz... Nie, nie może, nie może. Nie ma szpili. No teraz powinien kombinować. Nie wiem, czy pod ukaz iść to jest dobry pomysł. No ciężko tutaj ma. O Jezu. No sami piaskami go może zabić. On nie może ani wyssać many za bardzo, bo nie ma kondycji. To jest mocna walka, ale tu chyba łuk. Chociaż... Kurde no, ciężka walka. O, no... ani jeden, ani drugi zasobów nie ma. Tak, ale łucznik ma zatrucie. Jeszcze jedną rundę, a wudu już go nie ma. Ale ma mniej HP. Kurde, no i teraz łuk musi polegać w tym momencie na farcie. Chyba go zrobi. Teraz ma kontę na 2 precyzyjne. Tak, no. Chociaż zatrucie. To, że zatrucie weszło, to jest zajebiste. No wudu teoretycznie mógłby próbować wyssać teraz raz manę. Szpila. Ajajaj. Jak on mu jeszcze wrzuci otępkę i on zdąży go ukazać, to jest... Nie ma manę. To jest MVP turnieju. No wiesz, musiałby wydefować się z 2 rundy, nie? O kur... Ty, co on robi? No ma szansę jedną. Nie. Jakby to siadło, to się zesrał po prostu. Ej, ma jeszcze jedną szansę. No musi wabank. Do 15 rundy to trwa. Musi wabank zagrać. Ja! Co zrobił? Co za gość? Jak on... Nie! Co to było teraz? Ale go roz... Ej, teraz nie wiem, czy chcę oglądać dwóch druidów, czy tego Ciubinio, bo on naprawdę to co odpierdza. No ja bym obejrzał Ciubinio dalej. No bo cesarzowa to chyba raczej pewniaczek, że ona wejdzie do finału. No właśnie nie wiem, bo ten potworny druid też może być kozak, nie? Nie. Dobra, Ciubinio. Ja podejrzewam, że to będzie finał, no teraz nie widziałem jak frytka walczy, a Ciubinio trochę na farcie leci, nie? Więc jak frytka trafi, to może być lipa. Ale z drugiej strony to jest Mosiek, więc jeżeli wyście mu całą manę, to mu nic nie zrobi. Ale wiesz co, Mosiek sobie może wrzucić tarczę ognia, nie? I on może się zajebać o niego, jak mu będzie. Tak, no w sensie raczej na pewno wrzuci, nie? Dobra, frytka kontra Ciubinio. No frytka ma mało HP, tak naprawdę.
Ale trucie poleciało tutaj. I to podpalenie może mu wygrać grę. To podpalenie może zrobić całą grę. No zobaczymy. To nie bije go aż tak dużo. O, teraz będzie biło. O. On ewidentnie pod Łukasz leci całą grę. Patrz. Myślałem, ja, jak on by to zrobił. Ale 7% ma. Ale kurwa, co za szaleniec w ogóle. No, ograł go. No nie wiem. Frytka się chyba spodziewał ukazu, podejrzewam. Nie no, Ciubi nie MVP. A co kumple z gildii w ogóle? Tak, właśnie przeczytałem to. Dobra, zaczynamy. Nie no, gość naprawdę wymiata, co on tu robi? Szpila i zatrucie w pierwszej rundzie. Jak on ukaże znowu teraz, to... Nie, dobra. Poszedł po szybkie zwycięstwo. Ładnie, czyli będzie Cesarzowa kontra Ciubinio. No. A to co on zrobił w tej poprzedniej grze, ja te dwa ukazy. Prośbę do ciebie. Dobra, Cesarzowa jest ready. Nie, ja jestem za Ciubinio. Wiem, że Cesarzowa może go zjeść dzięki temu setowi i Epikowi, ale Ciubinio to ten robi w tej grze, to jest k***wa niesamowite po prostu, nie? Dobra, zaczynamy. Wielki finał. Ciubinio kontra Cesarzowa. Dobra, jest szpila, jest otępka. Ona ma 4 HP. Najbardziej by chyba optymalnie było wyjść, żeby ją ukazać. Ale ona może sobie to zmywać. A, no właśnie, to i by musiał... Się nie dawać, właśnie. Musiałby to w jedną rundę zrobić jakimś cudem. Ale znowu ona będzie traciła manę i tury na to, żeby się myć. Ale se będzie przywracać tą manę z latarki. Ale on, ale Ciubinio zabierze jej więcej many niż ona mu. Myślisz? No wydaje mi się, że tak. Latarka aż tyle many nie bierze co wudu na umiejętności. No stary, on bierze jej po 300, ona mu po 100. Co ty? Ej, faktycznie. Ona nawet nie miała teraz many, żeby go uderzyć. Ej, no. Jeżeli teraz jej wbije debuffy, to ona się nie umyje. No kurwa, giga czat. A, jeszcze zatrucie. Ona się nie umyje z tego. Ona nie ma jak się z tego umyć. Jeżeli wrzuci otępkę, to może mu kazać. No jest próba właśnie tego, o czym mówiłem, ale to jest jednak 5 paw defa na uroki, nie? Teraz ciekawe, co zrobić Ciubinio dalej, bo ma dwie opcje. Albo próbować dalej ukazać, albo po prostu atakować. Bo tak naprawdę ona mu nic nie zrobi. Ona nie ma many, żeby mu cokolwiek zrobić. Ona nawet go nie uderzy. Jeżeli on cały czas będzie trzymał na dystans bez many, to będzie spoko, tylko on nie ma już kondycji też. Ale jak oni oboje nie będą mieć many? O kurwa. Patrz! Nie, myślałem. No, teraz pytanie, co zrobi? Czy będzie no, dalej pod Łukasz próbował? Ale ona może się zmyć. Dobrze to zagrał. Bardzo dobrze to zagrał. Kurde, teraz trucie. Aha, bo szpili w sumie nie miał. Nie miał szpili, no. Ale i tak, ona ma cały czas Łukasz na sobie i ma otępkę, z czego się nie może umyć. Więc jak będzie podtrzymywał debuffy, no musi jej wystać manę. On musi klikać pierwszy. Najważniejsze jest, żeby on kliknął pierwszy. A, już nie mam manę. No. A to akurat ale był nie fart. Nie mają many. Tak, ale to był nie fart, bo jak on by trafił, to ona by mu nic nie zrobiła. On musi klikać pierwszy zegar, ale nie kliknie. Ona klika teraz instant. A czemu on o, nie kliknął stoi? Pierwszy, kliknął pierwszy. Ale ona może mu w sumie krzaki zajebać teraz albo pszczoły. No. Aj, Ciubinio, wierzymy w ale ciebie. Ale close. Teraz będzie reverse sweep. I będzie 2-1 ta Ciubinio. Oby. Jest, zaczyna się. Dobra, są ready. To będzie kolejne kilka rund bardzo ciekawych. Standardowo zaczynają z tarczami, szpila. Na 28%. Zatrucie! Mówię wam, to będzie Łukasz. Aj, zapomniałem o myciu, zapomniałem o myciu. Ale cały czas bym trzymał na jakimś debuffie. Ona się znowu będzie myć, a on będzie wyssał z niej manę. No właśnie. Czy będzie ukazywał, czy będzie bił. Kliknął pierwszy. Dobra, Cesarzowa w ogóle nic nie trafia. Ona już nie ma kondycji, ale jej się zaraz regeneruje przez wzmocnienie. Więc to nie będzie aż tak bolesne. Ta walka zasługiwała na finał, no kurwa. Dobra, jest szpila otępka, ona znowu musi się myć, a on jest znowu wyściemany. Dokładnie. Ona się nie umyje. Dobrze, ej, teraz może... To może być zatrucie i Łukasz. To będzie zatrucie i Łukasz. Aj, umyła się jednak, wystarczyło. Jakby miała trucie wcześniej, to by się nie umyła raczej. No ona jest całkowicie bez many, nie? No już teraz nie. Ale jak kurwa spamują ten zegar. Bila. No, ja się nie dziwię, bo to jest serio. No teraz kwestia, kto kliknie pierwszy. Ale on czeka z tym wyssaniem, z jakiegoś powodu nie wysysa. Może on czeka po prostu na max... walił, żeby wyssać, nie? Tak, tak. Aj! Kurde, weszło! O, ale jest pod ukaz. Jest pod ukaz zrobiona i nie ma many. Nie umyje się, bo ma zatrucie. No nie wiem, ile, na ile ma ten, czy jej wystarcza. Podejrzewam, że się nie umyje. Mógł próbować. Naprawdę nie chciał? Mógł próbować. Ale ten to, że ma ukaz na sobie, to i tak mu dużo daje już. On może jeszcze raz spróbować. A nie, może się myć. Ale szpila została. Nice! Ej, normalnie w tej grze będą celebryci. Jak dla mnie Ciubinio to jest kurwa
faworyt do wygrywania wszystkiego w tym momencie. Nawet jakby przegrał, to co gość zrobił w tej grze z łucznikiem, no mistrzostwo. Challenger PvP. Ale on robi takie show. Jest i finał wielki. 1-1, bo trójka, kto wygra? Sażowa czy Ciubinio? Nawet nie użył tarczy tym razem na siebie. No może w sumie to może lepiej. Od razu atakuje. Pierwszy klika zegar, teraz już klika od razu, instant. Jest szpila. Zajebiście. Zatrucie? Nie, nie zatrucie. Tym razem podwójny atak nie dał zatrucia, tak jak w poprzedniej rundzie. O, już się od razu leczy. Jest otępka. No teraz się robi niebezpiecznie dla Ciubinio. Musiałby wyssać manę. Spróbować rzucić zatrucie może z dwa razy i wyssać trzy razy manę. Teraz będzie ssać. Tak, on zrobił dokładnie to, co powiedziałem. Wow. Chyba ma twojego streama odpalonego w tle. Może ma i mnie słuchaj, dlatego wygrywa, ty. Rozmowa z coachem Friedrichem. Aj, zatrucie nie weszło. Ale dobrze, wyssa manę. Ona, to, dobra, ona nie jest w stanie nic zrobić, nawet go uderzyć. Zajebiście. No ma przewagę w HP. Szkoda, że nie ma zatrucia, bo znowu może się umyć, albo się uleczyć, albo może po prostu zajebić mu komo na twarz. Jest i zatrucie. Jest i szpila. Jest otępka. To będzie ukaz w następnej. Myślę, że to ukaz. Nie, ma manę, żeby się zmyć. Jakby go nie trafiła, to by nie miała. Aj, naprawdę Ciubinio? Nie przewidział tego, nie przewidział. Aj, kliknęła pierwsza. Jak już kliknęła, to ma przynajmniej chwilę czasu, żeby się zastanowić. No już nic więcej nie ugra. To, że to tak weszło, to... Co on zrobi, ty? Ja go nie ukażę. Aj. Dobrze. No ukazy teraz. Nie. Tak, ona nie ma many, żeby się umyć. Chyba nie ma, nie? No wcześniej miała 69 i zatrucie i nie dała rady. No teraz ma 4 więcej. Jest, Ciubinio wygrał! Jest! Mamy to! Zrobił ten finał tak, jak do niego wszedł. Ukazem.